Witajcie na kanale Tanie Majsterkowanie. Dzisiaj przed nami mega tania wiertarko-wkrętarka firmy Ferm, czyli marki dostępnej w sklepach Action. I tutaj jako ciekawostkę powiem, że cały ten zestaw, czyli z baterią i z ładowarką, kosztuje 139 zł, co tak naprawdę jest mniej niż sama bateria i sama ładowarka tejże firmy kupowana osobno. Zapraszam. Jest w tym oczywiście pewien haczyk, ponieważ ładowarka, którą tu dostajemy, to tak naprawdę taki zwykły zasilacz. Natomiast tą, co kupujemy osobno, to taka typowa stacja ładująca, która naszą baterię załaduje zdecydowanie szybciej. Ale wróćmy do tego, co dostajemy w tym opakowaniu. Dokładne oznaczenie modelu wkrętarki to CDM1149. Urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją i wchodzi w skład całego zestawu elektronarzędzi określanych jako AX Power. Urządzenie zapakowane jest w niewielkich rozmiarów plastikową walizkę. I tak prezentuje się po otwarciu. W środku mamy oczywiście instrukcję w języku polskim, wiertarko-wkrętarkę z podpiętą już baterią, ładowarkę oraz na start jeden bit podwójny. Tutaj jest jedną końcówką PH3 oraz drugą końcówką SL. Zacznijmy od ładowarki. Prąd wyjściowy to 21,5 V oraz 1,7 A. Wyposażony jest w prawie 2-metrowej długości kabel i za pomocą tej ładowarki możemy załadować załączoną baterię w ciągu 90 minut. Bateria litowo-jonowa 2 Ah o napięciu 20 V podpinana do stopki. To na razie dość ciężko tutaj pracuje i możemy ją ładować na dwa sposoby. Raz tradycyjnie wpinając do ładowarki, tu za pomocą właśnie tej stopki, a drugi sposób za pomocą tej ładowarki, którą mamy w zestawie. Gdy podłączymy ją do ładowania, to na baterii zapali się zielona dioda, co oznacza, że bateria jest w pełni naładowana. Gdyby była rozładowana, to ta dioda paliłaby się w kolorze czerwonym. Sama wiertarko-wkrętarka jest niewielkich rozmiarów. Jej długość to 18 cm, wysokość w okolicach 21, natomiast szerokość tutaj bez baterii to niecałe 6 cm. Sama bateria ma w okolicach 8. Postawiona na wadze razem z baterią waży 1161 gram, czyli naprawdę niewiele. Jeżeli chodzi o budowę, to wykonana jest ona raczej z takiej średniej jakości plastiku. Znaczy nie ma tu nic, co by nam się rzucało negatywnie w oczy, ale widać, że ten plastik zbyt dużej ilości upadków raczej nie przeżyje. Rękojeści są ogumowane, także pewnie i bezpiecznie się ją trzyma. Natomiast jeżeli chodzi o obsługę, no to jest typowa obsługa jak dla wkrętarki. Mamy tutaj przełącznik zmiany kierunku wkręcania lub też wykręcania. W momencie, gdy on jest w pozycji środkowej, nie naciśniemy tego spustu i wkrętarka nam nie ruszy. Natomiast gdy już wybierzemy sobie kierunek, to za pomocą tego spustu możemy regulować prędkość, z jaką będzie się ona obracała. Dodatkowo u góry mamy przełącznik zmiany biegów. Tu w tej chwili był to bieg drugi, czyli ten szybszy. Natomiast tutaj mam ten bieg pierwszy i na tym biegu można ona pracować z obrotami od 0 do 350 obrotów na minutę. Z kolei na tym drugim biegu od 0 do 1350. Zaraz to sprawdzimy za pomocą tachometru, natomiast teraz wracając jeszcze do obsługi. Z przodu mamy pierścień, za pomocą którego zmieniamy tryb pracy, jak i wartość momentu obrotowego. Wartość momentu obrotowego możemy regulować w 17 położeniach, zaczynając od 1, kończąc na 17 i maksymalny moment obrotowy dla tego urządzenia to 23 Nm. Ostatnim przełożeniem jest tryb wiercenia. Na samym przodzie mamy plastikowy uchwyt wiertarski, który umożliwia nam zamontowanie wierteł w przedziale od 0,8 do 10 mm. W dolnej części obudowy zamontowana jest dioda LED, która będzie nam podświetlała obszar roboczy podczas pracy. Ok, testowanie zaczniemy od sprawdzenia rzeczywistego poziomu obrotów. Mamy w tej chwili ustawiony pierwszy bieg. I wynik to 355 obrotów na minutę. Przełączmy w takim razie na drugi bieg. Tutaj 1340, czyli praktycznie na jednym i na drugim biegu, zgodnie z deklaracją producenta. Teraz zaczniemy od wiercenia w drewnie. Mamy ustawiony drugi bieg, czyli ten szybszy, wiertło 18 mm. W instrukcji ani na opakowaniu nie ma podanych maksymalnych rozmiarów otworów, które możemy wykonywać w drewnie czy też w stali, no ale przy tych rozmiarach wkrętarki nie możemy za bardzo przesadzać. Także zaczniemy od tych 18. Przewiercono, nie było większych problemów.
To jest taki dość żywiczny kawałek drewna, przynajmniej po zapachu tak to wyczuwałem. Także z tym wierceniem na pewno nie było tutaj najłatwiej. Dobrze, zobaczmy w takim razie, jak ta wkrętarka poradzi sobie na przykład przy wywiercaniu otworów otwornicą. Otwornice świeżutkie, jest to zestaw firmy Profix. Tu taka uwaga do panów i pań z firmy Profix. Ja wiem, że podajecie zakres 1964, że jest 11 sztuk, ale tak naprawdę niewiele to mówi. Nie mamy podanych na pudełku żadnych konkretnych wymiarów. Ja dzisiaj w sklepie po prostu musiałem to pudełko sobie otwierać i sprawdzać, jakie wymiary tych otwornic są w środku. Ja wiem, że przeważnie są standardowe, ale mimo wszystko warto było coś takiego na opakowaniu umieścić. Ale te otwornice wyglądają całkiem porządnie, także mi się wydaje, że z tym wierceniem w tym drewnie nie powinno być problemów. Weźmiemy taką dość sporą, 51 mm. Dobra. I zobaczymy, co ten zestaw potrafi. No jak widzicie, nawet z tak dużym otworem nie było problemów. Ok, czas na te zwiercenia w metalu. Tutaj płaskownik 5 mm, który był świadkiem wielu testów, udanych lub też mniej udanych dla różnych krętarek. I tutaj zapunktowany otwór, delikatnie go posmarujemy i wiertło 4 mm, zobaczymy jak sobie ta wkrętarka poradzi. Ustawiono na pierwszy bieg ten z wolniejszymi obrotami. Wiertło stalko, także nie najgorsze, ale jednak gdzie to z oporami. Przeszło. Myślę, że większym wiertłem nie ma sensu wiercić, bo i tym były dość spore problemy. Ok, ostatni test to test wkręcania, czyli najbardziej wymagający. Ja specjalnie podładowałem baterię. Stan naładowania zawsze możemy sprawdzić za pomocą tego przycisku. Dotykamy i od razu widzimy, czy bateria jest w pełni naładowana, czy też wymaga ponownego ładowania. Zaczniemy od najmniejszego wkrętu. Przestawimy sobie na razie na oczywiście pierwszy bieg, czyli ten tryb do wkręcania. I powiedzmy tak po środku, czyli w okolicach 9. Zobaczymy od takiego małego 6-centymetrowego wkręta. Zobaczymy, jak uda nam się go wkręcić. Jak widzicie, bez problemu, ale przy takim wkręcie chyba nikt problemów się nie spodziewał. Zobaczmy w takim razie, jak będzie z takim dłuższym, 8-centymetrowym. Tu jak widzicie również bez problemu. Ok, w takim razie sprawdźmy jak pójdzie nam również z 8-centymetrowym wkrętem, ale zdecydowanie grubszym. Tu będziemy potrzebować inną końcówkę PH3. Końcówka założona i powiedzmy tutaj. Tu przy poziomie 9 sprzęgło odezwało się w tym momencie. Wejdźmy w takim razie na powiedzmy 14. I nie operując jeszcze maksymalnym momentem obrotowym, bez problemu ten wkręt wkręciliśmy. Ok, w takim razie największy zawodnik, jakim dysponujemy, to wkręt 16-centymetrowy, wkręt ciesielski. Tu potrzebujemy końcówkę Torx. Także też ją oczywiście mam. I powiedzmy, że spróbujemy to wkręcić w tym miejscu. Ustawmy od razu tą wkrętarkę na maksymalny poziom obrotowy. Tu już na pewno nie będzie tak łatwo. 17, czyli ostatnia wartość tutaj jeszcze ograniczona sprzęgłem. No i zaczynamy. Jak widzicie, bez problemu. Oczywiście ten wkręt przyszedł na wylot.
Także tam później już nie było tego oporu, ale mimo wszystko były tu wcześniej kilka innych wkrętarek z różnych firm, które z tym wkrętem przy tym dokładnie kawałku nie dawały sobie rady. Dobrze, w takim razie czas na podsumowanie. Największy atut to oczywiście cena 139 zł razem z akumulatorem i z ładowarką. Naprawdę robi wrażenie. Najgorsza sprawa według mnie to jakość wykonania tej obudowy. Nie jest tragicznie, ale jeżeli miałbym się już do czegoś przyczepić, to być może właśnie do tego. Jeżeli chodzi o parametry związane z wierceniem, jak i z wkręcaniem, to tutaj moim zdaniem również jest bardzo dobrze. Prędkości obrotowe są takie, jakie deklaruje producent. Jeżeli chodzi o wiercenie w drewnie, nie było praktycznie żadnych problemów. Przy wierceniu w metalu oczywiście to troszkę trwało, ale umówmy się, że dużo zależy od wiertła. Nawet powiem szczerze, że więcej od wiertła niż od wkrętarki. Natomiast jeżeli chodzi o wkręcanie wkrętów, to ta wkrętareczka pokazała swoją moc. Ani nie zadymiła, ani nie zaiskrzyła. Nie wkręcaliśmy bez sprzęgła, czyli na trybie wiercenia, tam gdzie jest to naprawdę niebezpieczne do urządzenia, tylko jednak na trybie ograniczonym sprzęgłem i z tym wkrętem ciesielskim 16 cm bez problemu sobie poradziliśmy. Także moim zdaniem warto to urządzenie polecić, szczególnie biorąc pod uwagę wspomnianą wcześniej cenę. Z mojej strony to wszystko, dzięki za oglądanie. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało i nie zapomnijcie subskrybować kanału. Do zobaczenia, trzymajcie się.